Serdecznie witamy wszystkich hodowców, gdzie lot nagrywamy ten weekendowy w poniedziałek, ale to z tego powodu, że tutaj wczoraj z uwagi na pogodę na północy, gdzie cały czas tutaj akurat jesteśmy, były takie warunki, że no niestety nie każdy oddział zdecydował się na wypuszczenie. My akurat przyjechaliśmy dzisiaj do kolegi Henryka Ropela, do Żukowa. On tutaj dzisiaj ma lot ponad 400 km, ale już gołębie ma, zaraz o tym powiemy, ale zobaczmy, ląduje gołąb akurat. No na pierwsze ponoć dwa się spóźniliśmy, zaraz zobaczymy, więcej się od Henka dowiemy, on tu wszedł do gołębnika akurat, ale o, widzimy, siada gołąb tam. O, taki nakrapiany, o, słyszymy, odbiło go. Sobie popatrzymy, jaki numer tego gołębia jest. 1664, a numer to jest też ważny, tu ma 8 gołębi już widzę. Widzę, że w międzyczasie to, bo też jest, co nas zaskoczyło, bardzo duża prędkość przelotowa dzisiaj, gdyż lot jest bodajże z ponad 400 km z Niemiec, a wypuszczone gołębie było godzinę 5.30, a mamy 9. Już sobie zobaczymy na tu na zegarze. 9.10. Czyli widzimy, że jest bardzo dużo, 9 godzin, 3 godziny 40 minut. Ten 8 czy 9 gołąb wylądował, natomiast pierwsze, o której było, to się za chwilę dowiemy od kolegi Henryka. O, pogoda wczoraj, tak jak mówiłem, tutaj była bardzo zła, tutaj cały dzień padało praktycznie. Ja tutaj blisko mieszkam, akurat Żukowa, to jest około 450 km, to od rana wiedziałem, że loty będą najprawdopodobniej przełożone. Tutaj u kolegi Henryka ten oddział się zdecydował, widzimy, Heniek teraz wychodzi tam, zaraz nam powie więcej. Zdecydował się na przełożenie właśnie wypuszczenia wczorajszego na dzień dzisiejszy, a dzisiaj się teraz dowiemy od Henka właśnie. Heniu, jaki lot jest? Neubrandenburg, to jest ile kilometrów? Około 400. Ale to jest powyżej czy poniżej? Nie, tam nie chyba całe. 5 km brakuje. 5 km, czyli widzimy te, prawie te 400. O, widzimy następny gołąb, tam siedzi, taki płowy, o, na dachu. Ty dałeś na lot ile gołębi? 39. 39 sztuk, a czemu tak mało? No miał być ciężki lot. Nie? Aha, miał być ciężki, no i był ciężki. To dałeś roczniaki też? Tak, i trzeci i teraz te dwa roczniaki, trzy roczniaki są. Już są. A ile wszystkich dałeś? Roczniaków? Tak. 6. 6 sztuk. O, widzimy. Pierwsze gołębie o której godzinie? Popatrzymy tam na tego gołębia, a w międzyczasie przed rozmawiajmy. Przed 9 był pierwszy? Tak. No to aż mi się wierzyć nie chce. No to naprawdę jest zdumiewająca prędkość dzisiaj. Zobaczmy tutaj, chmury jakieś są na niebie, trochę wiatr wieje, ono musiało mieć bardzo sprzyjający wiatr. W sumie to się chyba udało, że tak, ten lot został tak przełożony, bo następny, o, widzimy. O. Ciemny taki gołąb. Te gołębie znamy, bo wszystkie gołębie praktycznie od kolegi Henryka. Poczekaj, zaraz zobaczymy, mamy wszystkie praktycznie na stronie tam nasze hodowle, w dziale tam Polska Giełda Gołębi, Krzysztof Kłos, bo jak to wstawiałem, to są wszystkie, tam trzeba zwrócić uwagę na gołębnik Żukowo i go, tu następny jeszcze ląduje, o, słyszymy, tylko cały czas tam odbija system. Poczekaj, co? O, widzimy kolegę. Witam, cześć. Bo go odbiło. Kibica, ty nie kibicujesz? Kibicuję. Tutaj kolega z Żukowa, tak? Tak. Z Żukowa, kolega się przedstawi nam. Edek Gross. Edek Gross. Tak, się przedstawi, że nie wiem, nazwisko jeszcze raz? Edek Gross. Tak, słyszymy. I ile miał jeszcze Edek gołębi? Na rok danych? 20. On miał pierwszego na rok. Czekaj, na rok danych miał ile? 25. 25. Ile przyszło czy gołębi wszystkich? Wszystkie, jeden brakuje. Jednego brakuje. Lot był udany w sumie, bo wczoraj... Nieudany. Nieudany? Dlaczego? Nieudany lot. Ale to chodzi chodzi mi o co innego, w oddziale jak wyglądało, bo wczoraj tutaj słabo, no mówię, była bardzo zła pogoda, czyli w deszczu leciały? Nie wiem dlaczego, no nieudany. No, było ciężko. Było ciężko? Nie, w sobotę mieli lot. W sobotę, tak. Aha, w sobotę była pogoda bardzo zła, na drugiej strony też, bo było bardzo znowu ciepło. Ja sobie słyszałem. Ale anegdotkę powiem, nie? Bo no kolega włożył 25 gołębi, posłuchaj, 25 gołębi włożył, no jeden mu nie wrócił, defał. I my się tutaj, wiesz, między sobą rozmawiamy, że prawdopodobnie do Niemiec wrócił, nie? Cały czas. Także hodowcy w Niemczech niech zgłoszą, jak co to tam jest terroryzm, kwitnie, to tam gdzie by ci gołąb został? Nie musi coś śmiać. Dobra, to już dobra. No mów o tej anegdotce, nie został? I pokaż tego pierwszego, który był, bo teraz... Czarny, dobra, ale pokaż go, jaki numer miał. Pierwszy gołąb. Nie, bo go nie oddadzą, jak złapią. Dobra, tam... 22,66. Pokażemy zaraz, jak sobie można, jak ktoś złapał tego gołębia, sprawdzić od razu. Rodowód wydrukować dla kawału. O. I jak przychodzą te gołębie? Też jak ostatnio, kiedy byliśmy, też jest, że do tego gołębnika co ma dachówkę, tak jak według twoich teorii, tą ceramiczną, to lepiej czy nie? Tak, lepiej, znowu lepiej. Przejdziemy tutaj. Chodź. Naprawdę trochę się zaskoczony, o, widzimy. O, są te gołąbki.
Tak, do którego? Do tamtego przyszedł. Czarnego masz gdzie? W tamtym głębiku. Tak, tak. Pokażemy go. Nie, już nie będziemy płoszyć, niech się trochę uspokoi. Nie, nie, dobrze, dobrze, wyjdziemy. O, tu mamy te gołębie. Ta pogoda dzisiaj też tak się troszeczkę chyba, może oby nie padała, aczkolwiek chmury tu widzimy. Wczoraj cały dzień tutaj w okolicy padało na północy. Połowa gołębi, tak? To w ciągu 15 minut. No to się nam trochę udało dzisiaj zdążyć. To idziemy na kawkę teraz. Teraz na kawkę, a sobie będziemy cały czas patrzeć jeszcze, jak te gołębie przylatują. Zobaczmy, jak wygląda hodowca, który zapomniał czegoś. Ja już nie powiem, jakim to słowem skomentował, ale chyba gniazda nie otworzyłeś, tak? Heniek, co? Gniazd nie otworzyłeś? Gniazda nie otworzyłem. No widzisz. Siedzi, gada, tyle anegdot opowiada, a gniazd nie otworzy. No więc ja się zamknął od wewnątrz, nie możemy wejść. Tutaj zobaczymy. O. Tu są te samiczki, co mi leciały. Widzimy. Czekaj, weź zamki. Bo uciekaj! Zaraz otworzysz sobie. Tam ucieknie, nie ucieknie nic. Tosia! I co? Jeszcze nam pies pomaga, widzimy. Pierdole. Nie klichę, niech to się wszystko nagrywa. O, poczekamy trochę przed tym gołębnikiem. O, i cała grupa, tam cała grupa, raptem cztery. Tam co zapomniałeś, Heniu, w gołębniku? Bo taki... przyleciały te pasamca, samice uciekały, zapomniałam otworzyć gniazda. Ale co one robiły w tym gołębniku? Ale tam je przeniosłeś. Aha, tylko rozumiem. Cały czas właśnie fajnie, bo dochodzą. Słyszeliśmy, a za chwilę pokażemy jeszcze fajnie, bo jak mamy całą listę, to my sobie przez to, że ostatnio, kiedy u Henka byliśmy, wtedy, kiedy był lot, zrobiliśmy zdjęcia wszystkim pozostałym tutaj i gołębiom lotowym, o, słyszymy. Cały czas się odbijają. Koledzy też tutaj ci sygnalizowali z oddziału, że też mają... Ja gołębie. Nie zdążyłem, bo ja, wiesz, miałem włączone TPS-a i ja, no nie, małego musiałem do szkoły zawieźć. Dobra, a powiedz mi, Heniu, a ile gołębi wszystkich na oddział dał na lot? Nie wiem naprawdę, bo ja pierwszy wkładami pojechałem, nie wiem, ale te 800 więcej nie poszło, bo wszyscy mieli tam, w Gdańsku też malutko gołębie, bo a takie straty. Takie po prostu liczyli? Tak, takie straty są, nie? Takie już, bo to jest lot, który w oddziale? Siódmy, 30% gdzieś jest z tamtego lotu, jakieś ja zrozumiałem z hodowcami, brakuje około 30% gołębi. Czyli tamten lot był również taki ciężki? Tak, bardzo ciężki był, bo słuchaj... Nie dochodzą ale... te gołębie? Nie, i teraz... To ty ile masz wszystkich gołębi teraz? Do lotu? Tak. 80. To tyle miałeś na początku? 116. Czyli zostało to a 83, dużo, może 2. Czyli coś dużo zostało. Ale ty oszczędzałeś. Ale na tym, nie, na tym ciężkim 17 poszło. 17? A 60 włożyłem. Ale te gołębie, które doszły, to wykończone, nie? Nie mogły do siebie dojść, nie? Ten czarny gołąb, który pierwszy doszedł, to jest z 2013 roku. Samiec taki czarny, tam na internecie. Tak. O, możemy sobie zobaczyć go. Proszę, kiedy wejdziemy na stronę, o. No da tam. Nie oddadzą. Złodziej to jest złodziej, złodziejowi to nie przeszkadza. O, tutaj sobie zobaczmy, kiedy wejdziemy sobie tutaj na właśnie tak do kolegi, o, patrzę, jak się robi. O, tu głos Krzysztof, Polska Giełda Gołębi, klikamy sobie tutaj gołębie. Proszę bardzo, otwiera nam się cały zestaw i sobie 22,66. Heniu, wyłącz telewizor na chwilę. O, zaznaczamy sobie gołębia. Heniu, wyłącz telewizor na chwilę, bo nam przeszkadza. O, i widzimy. Ten był pierwszy dzisiaj? Tak, ten czarny był pierwszym gołębiem. O. Widzimy tutaj, możemy też zobaczyć jego ojca. To jest ojciec, no zdjęcia nie mamy, nie było tego gołębia widocznie zrobione. Jest wójtowi, zrobimy tego, co nie mamy. Spokojnie, to później uzupełnimy, ale mamy też matkę, zaraz zobaczymy mamę. Tutaj, jeżeli sobie klikniemy tutaj na tego numer 9966, jest... też nie było zdjęcia zrobione. To starszy gołębie już, tych możesz nie mieć. Timmermans. To są Timmermans, dobrze, to będziemy to widzieć. Tu widzimy Wójtowicz na Timmermans, wnuk Wójtowicza i Szaluchy, czyli z tej linii, które tutaj podstawowe u kolegi Henryka są. A jakie następne gołębie są, to sobie tak samo możemy tutaj, proszę, przejdziemy. Weź, Heniu, weź pokaż w zegarze. 21,84. Pokaż, jakie tu są te gołębie. 21. Nie, czekaj. Nie, to był końcowy. Nie w tą stronę. No tak, klikaj, klikaj, klikaj. Do góry. W dół zjeżdża. Jest pierwszy. Pierwszy to był ten 22,84. Dalej 11,49. Oj, sobie zobaczmy. 21,84, tak? No to sobie zobaczymy, jeżeli mieliśmy zdjęcie, bo się staraliśmy zrobić. 21,84. Oj, mamy tego gołębia, proszę. O, to jest taki nakrapiany, widzimy. I też jest linia Maratonka, Wójtowicz, Szalucha, te wszystkie linie. To samo. To samo. Tutaj weźmiemy, powiększymy trochę, żeby było lepiej widać, bo tutaj Heniek do 60% sobie zmniejszył. Nie wiem dlaczego, ale to nic, może taki dobry wzrok ma. Bo tak wygląda, a tutaj mamy numer ojca, proszę.
No, nie mamy zdjęcia ojca tego gołębia. Mogło się nam nie udać zdążyć, ale 35.06 też nie mamy. Jakby było, to by było. Tu widzimy tego gołębia. O, tak wygląda ten. A ten kolejny, jaki był numer? Trzeci? 1149. 1149. Sobie tu wejdziemy też. 1149. Dobrze jest tak na bieżąco sobie zobaczyć. O, to jest ten gołąb niebieski. 515, 85, 67 to jest chyba oryginał Pierre Matis, Freddy linia, tak, to widzimy. Tu jest ojciec tego gołębia, a matką tego gołębia jest 10 tysięcy takiego. O, i tak on wygląda. O, i teraz pokażemy kolegom, jak tutaj taka ciekawostka jest. Tutaj wejdziemy sobie ten, zalogujemy się tutaj na giełdę, nie na giełdę, tylko na ten konto nasze. Na razie hasła nie będziemy pokazywać. O, tutaj tego gołębia, którego będziemy teraz szukać, to on ma po zalogowaniu się na swoje konto, patrzmy, 1149, wpisujemy i taka ciekawostka, zobaczmy, jak to ładnie wygląda. O, mamy tego gołębia, on tak wygląda, ale kiedy klikniemy tutaj mu rodowód i klikniemy tutaj WZ1, to od razu widzimy tego gołębia, jak on wygląda i jego rodziców. O, Heniu, zobacz, jak ładnie to wygląda. O, i widzimy od razu sobie, możemy sprawdzić pochodzenie, czyli tu widzimy, to jest ten linia New Freddy, no a to kolega Jarka Brzezińskiego, pozdrawiam go, on tam w Kościerzynie. Tego no ale rodowodu Heniu niestety jeszcze na razie nie ma. Jakbyś miał, to bym go załączył. Także nie ma, mówię na razie, ale to są opowiadane tak zwane murzyńskie rodowody. Ja to murzyńskie nazywam dlatego, że są rodowody, co murzyni, tak powiedzmy, nie tyle co murzyni, ale ludy afrykańskie nie znali pisma, to nie znały pisma, to one sobie po prostu rodowody opowiadali. To dotyczy nie tylko gołębi, w ogóle zwierząt tam, ale przede wszystkim swojego pochodzenia. To są tak zwane wszystko historie opowiadane, tak samo takie opowiadane rodowody, my tak potocznie nazywamy sobie murzyńskie. Za chwilę tutaj mieliśmy takie eksperymenty, właśnie robiliśmy, zamontowaliśmy sobie w pewnym swoim czasie, momencie tutaj kamerę taką specjalną z uprzężą malutką gołębiowi. Ja tego gołębia, najpierw go wypuściliśmy tutaj wokół gołębnika w zeszłym tygodniu, tam na internecie mam jeden film, on jest troszeczkę na razie niedostępniony, ale on tu latał. Później tego gołębia, film zgrałem, później go zabrałem do siebie. I tego gołębia wypuściliśmy tam u mnie, to jest, tam mówię, 450 km stąd. I on tu doleciał z włączoną kamerą. O, proszę, kolejny dolatuje, połowy. To będziesz miał tych roczniaków będziesz miał ile? Tu mamy, widzimy, jak kolega Henik mówi, ten gołąb zeskoczył z dachu na ten niższy gołębnik. Widzę od ostatniego też czasu, widzę bardzo ładnie, trawa została przystrzyżona. Tylko tu już będzie miała niecałe pół metra. O, odbił się, co to jest za gołąb? Połowy. Płowy. Roczne, to są roczniaki. Tam są. Dobrze, 36-12, to sobie teraz możemy zobaczyć, bo mnie to zawsze ciekawi, z czego są te gołębia. Tutaj, kiedy mamy tak szybko wszystko wpisane, zobaczmy, 36-12. O, widzimy gołębia. Jest płowy, zaraz będziemy widzieć, co to jest. Proszę, tu jest Henry Kropel, tu jest dla mnie krzyżak, tutaj jest wnuk gołębia NL20 coś Timmermansa i Zibert Maratonka. Widzimy, o, następny przeciał, ale tu sobie popatrzymy. No, zdjęcia akurat nie mieliśmy rodziców, bo to są ten, to jest ten gołąb. No, czyli żaden krzyżak, to widzimy. Tutaj popatrzmy. Mamy teraz kolejnego gołębia. Też chyba roczny, co? Nie, nie, ten starszy. To nie, nie, to do górnego gołębnika idzie. Ale nie odbiło go. Odbiło go, bo przecież ten. Aha, co stara samica? Odbiło go od 14 roku, 14-26 gołąb. 14-26, tak sobie możemy o, ubogacić czekanie na, czekając na 14-26. Tak, samiczka. Witowicz Timmermans. No, widzimy, tutaj jest rodowód szczegółowy, taki bardziej, a tutaj sobie też jak chcemy zobaczyć, jak rodzice, no tu akurat tych gołębi nie mamy. No nie wszystkie, kolega Henryk w momencie, kiedy wykonywaliśmy zdjęcie, miał te gołębie, część już została sprzedana, część gołębi no, z hodowli, no, nie wiem czy na lotach zginęła, bo nie znam tych rodziców jego, tego gołębia, no ale widzimy, jest ta niebieska samica, która tam przychodziła teraz. Nie, to nie jest dobrze, to jest człowieku, to tam sobie patrzymy, na razie. Na razie o, tam jeszcze krąży jeden. Zobaczymy, będzie siadał. One nie przychodzą żadnymi grupami, widzę, tylko są tam teraz te cztery. O, tutaj krąży. Zobaczymy. Tu, o, jest gołąb, jest, jest. Nie,
nakrapiany, teraz taki niebieski nakrapiamy. Patrzymy. No nie widzę stąd taki kolor obrączki, no ale będzie najprawdopodobniej wchodził do tego głównego gołębnika. Zielone z 2013 roku będzie nam najprawdopodobniej. Zobaczymy. 11:49, 25 gołąb. Tak, tak. Dobra, ja już idę tam. 11:49. No, na razie. No, sobie tutaj możemy zobaczyć. Tak, mamy tego gołębia. Tu mamy niewypełnione pochodzenie do końca, ale widzimy, to jest też od kolegi. O, widzimy też od kolegi Jarka Brzezińskiego po tym 10 tysięcy. I ty, to jest ten sam Pierre Matisse, ten Inbred Rudy, tak, co tam był. Inbred Freddy, pardon. No i zobaczmy. Widzimy, dokładnie, to jest ta sama para. Ten jeden, widzi 11:49. To był chyba tam 20 coś, nie pamiętam, ale z tych pierwszych. Widzimy, że to kojarzenie się tutaj kolegi sprawdza, bo te gołębie dochodzą. Poczekaj, zobaczmy sobie tutaj. Co innego, to jeszcze 22,84, 22,86, 14,26, 36, a zobaczmy te z przodu bardziej. Tu jest 36,19, co roczne, 36,19 sobie rośnie. O, i przyleciał następny, a gdzie on wszedł? A nie wiem, myśmy nie zauważyli. 36,19, to był ten, a ty odczytaj mi chętnie za chwilę ostatniego. 36,19. Wtedy nie musimy do zeszytu zaglądać, tylko sobie tu wszystko widzimy. Czekaj, zaraz zobaczymy, tu jest, o, też połowy widzisz, ten był 11, 36, 19. Zobaczmy, to jest oryginał bindacz, tu jest średni dystans, jakiś twój tam wypisany. Zobaczmy, a krzyżak, rzeczywiście to jest ten po krzyżaku, tamten nie był. Tamten był tylko dalej, byś musiał zobaczyć. O, tu widzimy, tak wygląda ten gołąb, który przyleciał, a tak wyglądają jego rodzice. Co tam jeszcze miałeś, tego ostatni 11:44? Nie wiadomo, czy wszystkie mamy, ale raczej ta powinniśmy mieć, jeżeli rodzice jego też będą. O, widzimy. Ja bym powiedział, że to jest tych, no. Josens Diamant. Gdzie to jest Josens? To jest tu rzeczywiście, a tu jest 350 nie mamy, bo to, on ma takie, on jest u mnie. No tu mamy rodowody ich. Akurat tych mamy, tylko wchodzą jako rodowody, a tego gołębia po prostu mam u siebie, on ma skrzydło od prawej strony takie uszkodzone, ale on w kryciu nie przeszkadza nicą. Dobrze. Tak te gołębie wyglądają, które przychodzą. I widzimy sobie, możemy patrzeć na bieżąco, obserwować, co tu lata. Teraz no, na razie nic nie ma. Sobie popatrzymy na następnego. Tu 26 to był, a my sobie na tego pierwszego zobaczymy. Jeszcze 36, 19. Jeszcze 11, 12 sobie dwulatka zobaczymy. 11, 12. Te paru gołębi nam brakuje z tych, które kolega ma, co są fizycznie obecne. Widzimy, to z Zibertów jest. Tutaj jest, no ten już gołąb występował też. 32-27 parę razy w rodowodzie Timmermansy. Widzimy, no powtarzają się te gołębie tutaj w rodowodach. No, tutaj mamy akurat 16-23. Ma 8 dyplomów. Która? Ta 32-27. Ona ma 8 dyplomów, ma lotniczkę w maratonie. To jest 2006 roku, tak. 32-27. To jest ten gołąb. To jest 11-23 i to jest Wosowa, Zerona, to Zerona. Tak ona wygląda. To jest matka. To jest na linie, to jest jej wnuk, ten tutaj w parze, to jest na linie. Na tę ciężkie maratony wszystko robiła. Dobrze, tak sobie możemy teraz poglądać. Staramy się w przyszłości zrobić, ażeby te wyniki też jeszcze wchodziły później automatycznie. Do rodowodów nam przynosiło te konkursy, które gołębie zdobywają, od razu były tam w naszej dokumentacji niejako te elektronicznie widoczne. I siadł kolejny gołąb, niebieski taki białolotek. Chodź. O, to chyba roczny. To jest na dole roczny. Roczny, dlatego musimy trochę dalej odejść. To samica roczna. Ale zobacz, jaki ogródek piękny tutaj, Heniu. Żeby ci czasem te, wiesz, Te trawy, cień, tak, gołębie też. To twój ogródek jest? Nie, Kuby. Kuby, aha.
się boi. Tak z daleka jak patrzymy, to ten ogródek, tak widzę ten szczypior, tak z tej trawy nieśmiało wydziera, wychodzi. Dobrze, że te roczne przyszły, bo roczne miały straty dość duże ostatnio, ale zobaczę, patrzmy sobie, o, wejdzie ten gołąb. O, słyszeliśmy dźwięk, odbiło go. Poczekaj, popatrzymy sobie na tego gołębia 11, 12, nie, weź go. To z szaluchy jest. 36, 30, nie, no, weź do góry, do góry. O, 562 z 2016 roku. Roczny właśnie, tak patrzę, 562. Zobaczmy, czy go w ogóle mamy wpisane, powinniśmy mieć. Jest 562, samiczka. Sprawdzimy, no się zgadza, niebieska z białą lotką, tu go w białym widzimy, już patrzymy. Czy tam szalucha jest? Zaraz zobaczymy, tu jest super woz, Finecke 5000, poczekaj, tu bura, srebrny. Srebrny to jest od Krzyżaka kolegi, świętej pamięci Stanisława Krzyżaka. No i tak wygląda ten gołąb, a tak wygląda, wiecie, popłowym to jest, zobacz też. Ale matka była jego takim podobny jak ona, białolotkiem. O, i ma taką barwę, bo to nie jest takie do końca ciemne, tylko takie stalowe. O, takie coś wychodzi, o, tak ładnie wygląda. Poczekaj, widzimy? O. Jej babcia miała taki kolor, ta Krzyżaka. On ją odkupił z no możliwe, ale to nie mamy jej. A tu widzimy, tak wyglądają jej rodzice. O, a nie będzie widać chyba rodziców? Będzie pokazać. Kogo? 1784, ale tej nie mamy. Ale tej nie mamy przecież. 1984 nie miałeś zdjęcia takiego. Nie mamy zdjęcia tego gołębia przecież. No skąd możemy je mieć? Przecież to był u Krzyżaka była. 2007. Ja pokażę, zaczekaj, ja pokażę to zdjęcie. No to będziemy patrzeć zaraz. Ja sobie popatrzymy. Jak znajdziesz, to nas zawołaj. O, jest jeszcze jeden czerwony. Czekaj. O, wszedł. Słyszymy teraz przed gołą po numerze 3628. Z którego roku jeszcze popatrzę? 16 rocznia. Napisz tam, czy weź odpisz. Tylko wczytywanie, zaczekaj. Ale nie, pokazuj. Ale już ci pokażę. 3628, nie tu. 4, to jest nasze. O, to jest ta matka. Widzimy, matka wygląda, powiększ tutaj, możesz kliknąć. Tak, Krzyżakowa. Tego gołębia na aukcji mieliśmy, tu kolega Henik kupił. Odkupił Krzyżaka. Odkupił go przecież. Zamknij 3628 teraz, ten zamknij program. Wejdź tutaj, o, jeszcze jeden wszedł, 3628 to był tamten, a teraz 36. Nie widzimy go, tu już wskoczy, 3628. 36, 28, tak. Najedź na niego. Od razu nam tutaj kliknij rodowód, to był właśnie czerwony nakrapiany taki, o, tu widzimy, po czym to jest. Wojtaszek Jansen też, a to z tego, tu klik, wyżej, o, to w to PDF. To jest przylotnik Katowice. O, i widzimy tego gołębia i widzimy jego ojca. No ojca się wdał bardzo, praktycznie. Tak. A tutaj był Wojtaszek Jansen. To jest tego, co był pierwszy lotnik okręgu Katowice. 7-89, tego gołębia nie mamy, on zginął chyba w ci. Jaszczur poczuł. Właśnie, bo ja pamiętam ten numer, bo jak wpisywałem, to się zastanawiałem, gdzie ten gołąb jest. A ostatni jaki był? Kolejny? Po tym 36-28? Jaki, Heniu, numer? Co? Po tym nie wiem. 36-28 10-58 dwulatek. 10-58. No sobie widzimy od razu. Nie musimy po zeszytach patrzeć. O, tu widzimy sobie pieska taka. To jest Zibert oryginalny, a tu jest oryginalny Kryler Harvard. Te wszystkie gołębie bodajże zdjęcia mamy, także tutaj powinien nam. No tego nie mamy, Ziberta 527, ale jest. Ten gołąb tak wyglądał, wyglądała matka, tak. Ojciec, ojca właśnie nie mamy. No, tak jak o tej trawie wspominaliśmy, półmetrowej, tam ten zielnik Kuby, bo to Kuby jest ogródek, tak? Tak. To ten, tutaj zobaczmy, teorię jakąś stworzył, ale może to coś ma do tego, na tym jest, ale powiedz dlaczego, bo ty mówisz, że jest, bo to rzeczywiście trzeba przyznać, zobaczmy, na to nie zwracałem nigdy uwagi, ale rzeczywiście. Tutaj zobaczmy, w ogródku widać ślimaków jest dużo, bo tam jeden, drugi, tam jest dużo ślimaków, pełno ślimaków jest po prostu na posesji, co powoduje, co Heniu, że jak kosisz, to co? No widzę ślimaki, no ludzie wiedzą,
pełno teraz ślimaków. Chodzi o co? Gołębie jedzą te małe ślimaki. Dostają, są zarobaczone, to jest przybra. Czyli jak skosisz, to jest jeszcze jedna rzecz, że rozdrobnisz to? Nie, one te małe, takie malutkie jedzą. Dostają robaki. No ale dobra, ale ty weźmiesz, jak po prostu skosisz, to też niszczysz te ślimaki, tak? I one zjadają cząstki ślimaków, czy te żywe małe? Resztkę te żywe zjadają, nie? Ich jest pełno, nie? I wtedy one są zarobaczone. I jak normalnie zrobisz badanie na obecność robaków, to nie wykaże przybry. Musi być zrobione badanie na sedymentację. Sedymentacja. Tak, i to normalne odrobaczenie tego gołąb jest chudy, nigdy nie będzie dochodził do wagi. Dopiero jak to się zrobi, tą specjalną metodą, to są zaokrąglone. I dlatego, żeby tego nie jadły, nie koszę trawy, bo miałem plagę. U kolegi parę lat temu, w 2002 roku, nie chciałem mu dojść do gołębie. Miał wszystko, strzyżył ładnie, wszystkie trawniki. Właśnie mu o tym powiedziałem. I gołębie po 3 tygodniach ruszyły, nie? Znaczy, ale oczywiście jak kurację zrobili. Tak, jak kurację zrobili. Tutaj, czyli po prostu te ślimaki trzeba zwracać uwagę. Dużo no, obecnych ślimaków nie wolno, bo gołębie zjadają je chętnie. Ale normalne, jeszcze raz, normalne badanie tego nie wykaże na robaki. Musi być badanie na sedymentację zrobione. No, zawsze się czegoś możemy nauczyć. No ale i z drugiej strony kolega trzyma wytłumaczenie właśnie fajne. O. Bo mi za dużo zawracałeś głowę. Tak, zawracałeś. Jak tu przez trawę nigdzie przechodzić. No to będę, ja mam jeszcze większą, ale to nic. Dobra. 30 gołębi mam już odbite, wszedł teraz akurat 31. Jaki ma numer? 1534, niebieski. 1534, 3-letni. Też sobie zobaczymy. Ten 1058 wcześniejszy. A tu mamy ile? 1534, tak? Dobrze. 1534, tu się wyskakuje. Tu mamy oznaczone, jak jest zielono, to jest samczyk, jak jest bodajże niebieska, bo to jest samiczka i taki na czerwony to jest samiec. To tak, tak to widzimy. To jest, zobaczmy, to jest Wójtowicz Timmermans, a tu widzimy, jest wszystkie te gołębie podstawowe, które są u kolegi Henryka, one tu występują i szalucha, Wójtowicz i plamiasty, tam jest bardzo dużo różnych gołębi. Chyba 8 u mnie, czy 9 z tego roku. Dobrze, zobaczymy zaraz. Tak, klikamy. Mamy samca, od tego 21-37 nie mamy samca. Zdjęcia zrobionego, gdzieś musiał nam wcześniej zginąć, a tu matko jest ta ciemna samica, samica taka. No, ona teraz na tym locie była właśnie? Tak, ona była 7. 21,55. Musiałbym sprawdzić. Sobie popatrzymy. 21,55. Proszę, wchodzimy. Wójtowicz. I to jest Wójtowicz, Timmermans, Jansen. Tu widzimy rodowo, to jest te niebieskie 21. I ta, a tu sobie popatrzymy. Jak będą rodzice, to będziemy widzieli. A tu jest akurat ojciec znowu z tego. Ojciec gotowany, dzisiaj nie był. A tego 939 nie miałeś, nie? Tego to jest już samica, ja ją zadusiłem, karmik ją przy... O, kolejny jest gąb. Mów numer nam od razu. 21,80. No widzisz, w parze prawie leciały te gołębie. Z linii go. No, tu rodziców nie mamy żadnego starczyka. Tak, ten sam rodzic, co jej tam. Mhm. 53,24, a to jest też stop Wójtowicz, Wójtowicz na Herich. Dobrze. No, i sobie tak możemy właśnie na bieżąco, kiedy obserwujemy przylot, patrzymy też, po czym te gołębie są dokładnie, które do nas przychodzą, przylatują. Coś tutaj kliknęło, pipnęło, przepraszam, 14,85, teraz przyleciał gołąb, widzimy. Sobie siądziemy. 14,85. Bach. O, nakrapiany taki. Samiczka. 14,85. Widzimy. To będziemy widzieli. Morris Matels, maratonka. No. Oj, zobaczmy, jest. Tak wygląda ta samiczka, a tak wyglądają jej rodzice. To ładnie wygląda. Tutaj rodzice nakrapiani, córeczka też nakrapiana. To jest od księdza Michała Jaremko. To były z gołębi, ma ojciec do Borysa Matersa. Michała Jaremko, ja wiem co mówię. Ten się będzie wtrącał. Jezus Maria, ksiądz Michał Jaremko ma Borysa Matersa i Rainera Pittmana. A tutaj z klasycznych tych starych gołębi, tutaj z maratonki 3104. A to jest nawet córka maratonki bezpośrednio. Nie z linii nawet, tylko córka to jest. O. Proszę. I tak sobie możemy te gołębie sobie tutaj tak ładnie oglądać. A tu jeszcze właśnie
zapomnieliśmy, bo nie skończyliśmy tego wątku, to o tym Kamil tu właśnie zgrywał, o tym gołębiu, którego wypuściliśmy, to było tak, że ten gołąb, jak tam został ode mnie wypuszczony, przyleciał z tą kamerą. Czasu zabrakło. I teraz był taki motyw, że była godzina, ja go wypuściłem 15, chyba 5 czy 10, coś takiego. A on tu był o której godzinie, Heniu? Nie pamiętam. 18 coś, bardzo późno. Tak, tak. My myśleliśmy już nawet, że mu może jakoś ta kamera przeszkadzała, ale z drugiej strony ona była bardzo lekka, bo ona ważyła tylko z uprzężą ze wszystkim 15 plus tam 2-3 gramy, załóżmy 17 gramów, coś takiego, poniżej 20 w każdym razie i przyleciał. Co ciekawe, film, oczywiście film jest nieczytelny, bo ten gołąb jednak kamera bez stabilizacji, to ona tam jednak skacze, to nie jest na gramenica, on za szybko leci i to po prostu jest duże ruchy są, ale tam się okazało, że on po 7 czy 8 minutach odlecenia z mojej posesji siadł gdzie na dachu, tak? Tak, gdzieś tam siadł. I co, i jak to wyglądało? Pół godziny se siedział. Pół godziny se siedział i potem ruszył. I potem tylko godzina była filmowania, tak, bo nie? Akumulator w kamerze. Ale ja o tym nie wiedziałem, co jak przyleciał tutaj, ja czekałem, bo ty dzwoniłeś. Nie tak blisko czas. Nie podchodzi. I słuchaj, i on tam wszedł, jego samiczka na jajkach, nie? On do niej podleciał i ona mu chciała zdjąć to, nie? Cały czas walczyła, żeby te sznureczki zdjąć, nie? To co miał. Chciała go uwolnić. Tak, chciała go uwolnić z tego, nie? Bo tutaj fragment filmu tam pokażemy. Bo całego nie, bo to się godziny nagrywało, pokażmy jeszcze raz, taką kamerkę mam sobie wykorzystaliśmy, no a niestety to nie sprawdza się to rozwiązanie. Mamy teraz w zanadrzu jeszcze GPS-a już zakupionego, też zaraz weźmiemy gołębiowi jakiemuś, podepniemy, na lot wyślemy i będziemy sprawdzać, jak wygląda to śledzenie trasy. No. Także póki co możemy sobie tutaj pooglądać to wszystko, jak wygląda przylot dzisiaj. Tych gołębi jest, tak jak mówię, 33. A ile wszystkich 30, ile poszło? 6? 39. No nam zostało tylko jeszcze 6 gołębi. Popatrzymy, może się jeszcze na jakieś tutaj sfilmowanie przylotu załapiemy. Dzisiaj też pokazywaliśmy właśnie, jak wygląda tutaj sprawa, jak widzimy gołębia. Możemy sobie w programie, w naszym systemie nasze hodowle oglądać. Co tu masz za listę? Pokaż. Lista wkładań. Patrzę. 39. Było. Zobaczmy tego dokładnie. A tutaj nie ma wydrukowane. Jest lista. Tak, ale jak ty nie masz tu odległości? Nic. Nie, tu nie. Na przykład. Dobrze. Dobrze, tak. O. No tak to jest, jak się siedzi z kolegą, rozmawia. W międzyczasie szybko usiadł kolejny gołąb, 11,82, 34, czyli brakuje nam już tylko 5 gołębi. Sobie tutaj wcześniej go, jak przy kliknięciu usłyszałem, to zobaczyłem i to był 11,82 gołąb. 2 czy 4? Nie, 82. 11,82. Tak, po barwie od razu było widać, to jest taki gołębi, one są charakterystyczne, takie wychodzą z tego Josa Josensa gołębi. Akurat tam się tak zdarzyło, że w ten sposób widzimy, tu jest ten ojciec, matka, przepraszam, a tutaj jest, ten gołąb, który przed chwilą przyleciał. Tego gołębia musimy dorobić, akurat ostatnio, kiedy byliśmy, jakoś tylko gołębi nie sfotografowaliśmy, ale teraz to nadrobimy. Mamy 34 gołębie, czyli niedużo już nam brakuje. Swoją drogą ciekawe, jak inne oddziały tu w okolicy miały. No, będziemy to sobie, dzwonimy po kolegach, później będziemy wiedzieć, jak te loty wyglądały. Wczoraj, tak jak mówiłem wcześniej, tu na północy było, praktycznie cały czas padało. To były jakieś obszary, że mniej, więcej, albo nawet się przyjaśniało, ale u mnie tam w okolicach Starogardu to cały czas padało. Jeszcze jak na prognozę patrzyłem, na północnej części, północno-zachodniej części Polski, tam z tego terenu, gdzie się loty odbywają, tam też cały czas były zapowiadane deszcze. No i dlatego dużo oddziałów się chyba wstrzymało. Dzisiaj tutaj właśnie, tak jak w oddziale, gdzie kolega Heniek, to jest oddział 058 Wrzeszcz, tak? Tak. A w Żukowie był w sobotę lot? W sobotę, tak jak Heniek mówił. Przepraszam, nie Heniek, Edek? Edek. O. Na razie chwilowo nic nie ma. Teraz tak, że tak powiem, te gołębie siadają, że nie widzieliśmy nawet, kiedy podleciał. 588 roczniak tu wszedł na dole właśnie. 588 roczny gołąb, tu chyba wszystkie roczne, bo tam będzie 35 gołębi już. To będzie 4 gołębie tylko brakowało chyba. Sobie sprawdzimy. 588. Tak. Czekamy, program pokazał nam połowy, taki z białym lotkiem. I mamy, widzimy, po czym to jest, po krzyżakach gołębia z świętej pamięci. I tutaj z gołębi tutaj kanikuły i bindacza.
a sobie zobaczmy, jak ten gołąb wygląda. O taki sposób, to jest ten gołąb, a tu są jego rodzice. Po tym dwóch, tych 45, 45, 11, tego, to one są u mnie te dwa same. I 16, rodzice tego. Tak. I 1689 to jest gołąb, chyba też u ciebie to jest. Horemans to jest. O. To jest ten ostatni samczyk taki, który widzieliśmy. Wójtowicz Bindacz. Słońce raz wychodzi, raz za chmurami się chowa. A póki co mamy już prawie wszystkie gołębie. Pomału będziemy kończyć relację. Jedziemy do domu. Zaraz. Tu mamy 35 gołębi. Czterech brakuje. O której macie dzisiaj otwarcie zegarów? O 20. O 20. Ja tu jeszcze muszę ten film, który oglądaliśmy z tego lotu gołębia zarejestrowanego, tą kamerą, która była pod niego podczepiona, przyjść do domu szybko zgrać. No godziny nie będziemy zamieszać, tylko te ciekawsze fragmenty. A tu, bo ten gołąb, który ty mówiłeś, on przyleciał, to też był ciekawy, bo to jest gołąb, który zawsze dolatuje, tak? Tak, zawsze. Maraton. Jak się okazało, to dlaczego dolatuje? Bo on sobie siada na dachach, tak. I odpoczywa. Odpoczywa. No i stąd ten czas, te 40 ileś kilometrów zrobił w 3 godziny. Może też mu ta kamera troszeczkę zakłócała. Ale myślę, że jak... Nie, on z GPS-em go trenować, to się przyzwyczaił. On był dwa razy pierwszy z lotów u mnie. Nie? W tym roku? Nie, w tamtym roku mi siadał. A jaki to był gołąb? To jest... Numer, pamiętasz go? 1503. Popatrzmy. To jest krzyżak. 1503, zaraz zobaczymy. O Jezu, zaraz zobaczymy, bo to... 1530, dobrze, zobaczymy, czy pamięta. 15, ile był? 33, tak? Nie. To jest ojciec jego. A jak się nazywa ten gołąb? 1503. O, zobaczmy, czy tego gołębia mamy w ogóle w bazie. A. Tak, to był niebieski, się zgadza. Sam go wypuszczałem. Tak. Ojciec 15, matka 387, nie mamy skrzyżakowe. Też skrzyżaka, bo widzimy srebrny 556. O. No do ojca podobny. Tu sobie zobaczmy, jak wyglądowy. Tu jest, jak się nazywa, 1533, a tu 3187. Tylko mutka po nim sprzedajesz, jest tam krypnięty u ciebie. Tak wygląda ten gołąb 30. Ten nie ten, który kamerę nam nosił, przepraszam. Dobra. On był wiesz, szokowany, on był taki, on nie wiedział, co z tym zrobić. No mówię. To był drugi lot z kamerą jego. Faktem jest, że jednego dnia, no ale się przyzwyczają te gołębie w czasie I wojny światowej, to jeszcze pod ostrzałem, kiedy były gołębie wykorzystywane do przenoszenia informacji, latały. To co tam z kamerą? Nigdy niego nie strzelał. On jako rocznie jak ten ciężki maraton leciał taki, który tam konkurs trwał i trwał. A ten gołąb miał, mówisz, miał, że dwa razy pierwszy u ciebie był, tak, na gołębniku czy w oddziale? Nie, w gołębniku. Na gołębniku siadał na pierwszy dwa razy. A które masz teraz miejsce w oddziale? W dziesiątce. W dziesiątce, to pewnie kłamie, ale zobaczymy sobie na listach. Nie, no w dziesiątce. Zobaczymy. No, weź przestań. Dobrze. Nic, na razie, dziękujemy. No, podzwonimy po kolegach, zobaczymy. Może jeszcze na dzisiaj się gdzieś na lot załapiemy, zobaczymy. Do zobaczenia. Dobry lot.